Siema, zaczynamy serię Minecrafta na modach. Tak dużo ludzi mnie o to prosiło wcześniej. Więc będziemy grać na paczce TechKit 3. TechKit 3, jakoś tak. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Pierwszy odcineczek, wiadomo, trzeba sobie wykopać drewno. Tyk. I oczywiście mamy jakieś książki, zaraz zobaczymy, co tu jest. World Domination with Open Blocks. Czyli pewnie jakieś receptury i tak dalej, nie? Na różne rzeczy. Lej próżniowy, mikser farby. Pomocnik budowania bym chciał zrobić. Na pewno, czyli redstone, pochodnia i szkło potrzebujemy. Zaraz sobie tu pójdziemy poogarniać. Zobaczymy ogólnie, jak to wyjdzie. Ale tutaj już mamy cave'a, okej. Jak mamy cave'ika sobie, to ogarniemy sobie od razu itemsy. I tak, najpierw chcemy zrobić kill off drewniany. O, co to jest? Ty, diaksy? Nie, srebro, myślałem, że diaksy. Ale lipa. Ale by było, co? Jakbym tak od razu diaksy zdobył, lul. To było pogers. Dobra, zrobimy sobie kamienny kill off. Że chcemy kamienny mieczek i kamienną siekierę ogarnąć. I wtedy będziemy mogli pójść dalej na poszukiwanie redstone'a, bo redstone'a potrzebujemy, nie? Tam do tego pomocnika budowania. Ruda niklu. Nie wiem, do czego służy nikiel w ogóle. Zaraz sobie to ogarniemy. A tutaj mamy szmaragdy. Szmaragdów nie wykopię, potrzebuję kilofa jakiegoś. Dobra, mamy siekierkę i jeszcze mieczek muszę zrobić. Pyk, mamy mieczek 1, 2 i 3. Dobra, mamy chyba wszystkie potrzebne rzeczy na ten moment. Więc zetniemy sobie jeszcze jakieś drzewko na szybko. A tu jest chyba moc, że od razu całe drzewko się ścina, więc to jest akurat całkiem spoko. Jeśli oczywiście zetnę to dzisiaj. Halo, drzewo? Lol, jak to długo idzie. Bez kitu, ale mamy całe drzewko ścięte, więc pogers. Co to jest? Jakiś dungeon? Tak, to jest dungeon. Ty kurde, my pochodnie żadnej nie mamy. Ale lipo, bym poszedł tam. Ale dobra, zaznaczymy sobie na mapie, bo tutaj da się chyba zaznaczyć na mapie. Tylko nie wiem jak. Ale powinno się dać. T? X? Z? Nie da się, ale będę miał tu pokazane na mapie tego dungeona, nie? Więc to znajdziemy później. W razie czego. Pozbieramy sobie jakieś żarełko. To są? Są te rzutkiewki? Coś takiego. Będziemy mieli jedzonko ogarnięte. I lecimy teraz szukać. Głównie jakiegoś cave'a musielibyśmy znaleźć. O, tutaj jeszcze coś mamy, jakieś jagódki. Jakiegoś cave'a, żeby ogarnąć sobie tego redstone'a całego. Bo szkło to tam na easy znajdziemy. W sensie piasek. Tutaj nawet mamy piasek. Więc z piaskiem nie będzie problemu. Największy problem będzie z redstone'em, bo żeby znaleźć redstone'a, to musimy sobie ogarnąć jakieś kopalnie. Jakąś kopalnię musimy znaleźć. Żeby to... O Jezu, co tu jest? To bym nie chciał spaść. Okej. Ogólnie to łóżko by się przydało, o, bo grałem na streamie wcześniej na tej paczce modów. I powiem wam, że była masakra, nie? W nocy to jest ciężko, jak jeszcze jakieś dziwne moby spotkałem, to jest dopiero tragedia. Ale może zaraz uda nam się jakieś cave'ika znaleźć. Kupujemy sobie. Fajnie by było, jakby się udało jakieś cave'a znaleźć. Czy tam była... co to jest? Jacob Eve. Lul? A co kurasy? To niezłe kury. Myślałem, że tu widziałem trzcinę, ale jednak nie. Tam jest jakiś cave'ik, o. Idziemy zobaczyć tego cave'a. Pyk! Jest zombiak, co? Dobra, mamy cave'a jakiegoś. Oczywiście nie mam węgla żadnego, więc... Dobra, mam węgiel. Życie to? Jakby jakiś zombiak ten się dusił. XD. Zrobimy sobie pochodnie na szybko. Pyk, żebyście widzieli cokolwiek. Dobra. Jest, nastała jasność. Pogers. To jest kwarc.
Ale ja potrzebuję redstone'a. Co robią liście? Tutaj. W cave'ie XD. To niezłe liście w cave'ie. Zbieramy sobie ten węgiel, bo on nam się przyda. Dużo pochodni będzie potrzeba. To na pewno. Pochodnie zawsze są potrzebne, jak się chodzi po cave'ach. Zbieramy to. Jezu, ile tu jest tego węgla? Lul? Chyba jakiś węglowy cave XD. Dobra. No dobra, chyba tyle mi już starczy, co? A w ogóle jest mapka nawet cave'ów. Czyli jakbym poszedł tutaj, to tu powinien być jakiś cave kolejny. A to chyba nie uwzględnia poziomów, nie? Czyli to będzie albo pode mną, albo nade mną. Teraz pytanie, to jest pode mną czy nade mną? Nade mną nie. Czyli teoretycznie powinno być to pode mną chyba. Ale pode mną też nic nie ma. Tam oszukane. Czekajcie, wezmę sobie tego kobla. I się stąd wydostaniemy. Czyli taki kiepski ten cave'ik trochę chyba. No nic tu nie ma w sumie. Jest tylko wungiel, a wungla już nie potrzebuję. Tyle, że tutaj był jakiś kolejny cave'ik. Tutaj nawet coś widzę. Ej, halo, zbugowałem się. Tutaj mamy tak, mamy koper. Koperek, kappa. To wyzbierzemy. Okej. O, jest żelazo, pogers. Jak mamy żelazo, to będziemy mogli w razie czego diaksy wykopać, jak znajdziemy. Bo ogólnie na tym modpaku nie trzeba być tam na poziomie, nie wiem, minus 10. Tylko tutaj wszędzie można diaksy znaleźć. Więc to jest akurat pogers. Bo od razu przepalimy to żelazo. Zrobimy sobie jeszcze troszkę pochodni. Tych czterech patyków powiedzmy, no powinno być git chyba. Dobra. Będziemy teraz mogli sobie to złoto wykopać. Lapis sobie weźmiemy, bo będziemy chcieli docelowo w końcu zrobić enchant jakiś, nie? Więc lapis się przyda tak czy siak. Tutaj jeszcze mamy troszkę żelaza. No i chyba tyle. Dobra, zaraz będziemy mogli sobie zrobić kill off. Żelazny. O, patyki muszę zrobić. Ajajaj, tutaj patyki. Pyk i robimy sobie kill off. Pyk, mamy kill offik. Essa, dobra, tego mogę wyrzucić. Ten mi się już nie przyda. Zrobię patyki w razie czego. Będziemy musieli szukać. Kurde, znalazłbym jakiegoś, poszukałbym jakiegoś takiego większego cave'a, wiecie? Zetniemy sobie to drzewo, zanim tam się przepala to. O, tam mamy trzcinę, więc będziemy mogli zrobić książki. Tylko będziemy musieli jeszcze później zrobić farmę krówek. Będziemy potrzebowali do książek, o Jezu, ale poleciało. Do książek dużo skóry. Dobra, mamy przepalony już sobie tutaj. Co my tu mamy? Zinc or. Nie wiem, do czego to jest. Zinc, zinc, cokolwiek. Jakkolwiek. O! Ty sobie płynie lawa. A ja bym chciał sobie tutaj przejść oczywiście. Więc sobie te lawy zamkniemy. A to srebro. Czemu to srebro wygląda jak diaksy? No ja zawsze myślę, że to są diaksy. Bez kitu. A i nic nie widzę. Kolejnie, światło zapalone. Jak żelaza tutaj jest pełno, nie? W tych kopalniach, lul. Stanę żelaziastym chłopakiem, czy coś. Nie wiem. Cokolwiek. Żelaznym, o, może lepiej brzmi to. Ruda srebra, to wygląda jak diaksy, bez kitu. Ale sobie wezmę to srebro. Może mi się przyda do czegoś. Bo to żelazo na pewno mi się przyda do zrobienia EQ. Czyli zbrojka, buty i tak dalej. O, słyszę zombiaka. Mamy redstone'a. A tam coś jest. Chyba znowu silver. W sensie, trochę to wygląda jak diaksy, ale znając życie to jest silver. Ale chciałbym zobaczyć, co to jest, tak szczerze. A to mogą być diaksy. Nie, to jest srebro.
Potwierdzone info. Tam jest pająk. Wszędzie zombiaki chodzą. Nie podoba mi się to, wiecie. Ha! Jak się wystraszyłem. O Jezu. On z góry na mnie spadł. Ała. Zawału dostanę. Co? Co jest? Deszcz zombiaku? Lul? Czy tam jest spawner na górze? Ale się wystraszyłem, jak ten pierwszy ząbiak mi spadł na głowę. Bez kitu, naprawdę. Zawału dostanę kiedyś przy tej gierce. Halo? Nie, tu nie ma żadnego spawnera. Skąd ich tyle tutaj było? LOL. Ale to było dziwne. Dobra, ale mamy pełno żelaza. Bo czy ja potrzebuję złoto? Szczerze mówiąc, to nie wiem, ale możemy sobie wziąć złoto. Tu gdzieś pają jakieś ksyczy. Ksyczy. Pająk. Przybić? Dobra. Tutaj mamy tinę. To mi nie jest potrzebne. O, tutaj mamy rudę silikonu. Nie wiem, czy mi silikon się do czegoś przyda. Ale... sobie weźmiemy. Oła. Mam nadzieję, że już mi żaden zombiak nie spadnie na głowę. Zawału dostanę, bez kitu. O, idzie gdzieś coś. Gdzie tam chodzisz, zombiak, co? We mnie został. Tam jest chyba ten, redstone. Chyba. Mam nadzieję. To jest redstone? Tak, mamy redstone'a. Czyli będziemy sobie mogli zrobić... No ja miejsce na redstone'a. Ha! Ty, mam plecak! Ja mam plecak! Ha, aha, nie! Co? O co chodzi? Dobra. Co to za dziwne mechanizmy? Lol? Dobra, się boję, wychodzę z tej jaskini. Bez kitu. Dobra, idę zobaczyć, co tam już jest. To jakieś dziwne dźwięki, bez kitu. Ja się boję, że to będą te potwory. No na tym... Bo tutaj są czasami takie potwory z jednego modpaka. Ja bardzo nie chciałbym ich spotkać. Jak ja ich spotkam, to znaczy, że umrę. A ja bardzo nie lubię umierać. Jezu, jakie te cave'y są wielkie. Się boję, że ja spotkam te wielkie zmutowane pająki. A tutaj takie dźwięki były dziwne. Ale tu nic nie ma. Dobra, wychodzę stąd. Strasznie jest. XD. Nie znalazłem tych. Nie znalazłem. Nie znalazłem. Czego nie znalazłem? Diaksów? Ale mamy redstone. Dobra, wykopuję się stąd pod XT. Idę sobie. Essa, co to jest? Ruda ołowiu. Nie wiem, czy ołów mi się do czegoś przyda. Ale muszę wyjść na samą górę. To jest tylko gorzej, jak teraz noc będzie. A w ogóle na minimapie mam coś dziwnego zaznaczonego. Widzicie to? Takie pomarańczowe. To jest jakieś wielkie kąpielisko z... Tu jest? Lawą? Diaksy! Co diaksy? Odbiór? Tu kto? Jest zombiak. We zombiak, zostaw mnie. Co ja ci zrobiłem, gościu? Dobra, nic tu więcej nie ma. Pyk, diaksy, ruda diamentu, essa. Tylko nie mam miejsca na te diaksy. Dobra, to wywalę. Pyk, pierwsze diaksiki wykopane, essa. Dobra, pogers. Co to jest? Aha, Jezu, ja myślałem, że tu jakiś potwór i to jego oczy są. A to jest... To jest ruda tego, kwarcu. O, się wydygałem. XD. Bez kitu. Dobra, wychodzę stąd, essa. Masakra to jest czasami, serio.
Lul. Wychodzę stąd, bo tu straszne. Kappa. Nie wiem, co to jest tam za jakieś kółko pomarańczowe na mapie. Dobra, chyba się wykopiemy zaraz. Ja niestety mam gravel. O, jest woda. Lul. Czy ja wypłynę zanim umrę? Tak. Udało mi się. Tu są pszczoły. O Jezu, jest noc i będzie pełno teraz szkieletów. Nie. Naprawdę bardzo nie chciałbym umrzeć, wiecie? Zdrowy silikon. Dobra, to srebro wywalę. Wolę sobie to wziąć. Trzcina mi się bardziej przyda. Dobra, musimy znaleźć jakieś owce. To jest owca? Czy ty jesteś owcą, czy kim ty jesteś? Z baran. A baran da mi wełnę? Nie, da mi mięso. A ja mięsa nie potrzebuję. Ja muszę łóżko zrobić. Żeby nie umrzeć w nocy. Lul? Bardzo bym nie chciał. Tak szczerze mówiąc. Ale... Tu jest królik. No z królika to raczej wełny nie zostanę, nie? To raczej sensu nie ma. Tam coś jest, to jest dungeon chyba z golemem. To już wiem, co zrobimy w następnym odcinku. Tylko EQ trzeba ogarnąć jakieś. I to tutaj moglibyśmy sobie bazę zbudować obok tego dungeona. Tylko że problem jest taki. Ała, co mnie bije? Ała? To te roślinki jakieś dziwne? Lul. Problem jest taki, że ja nadal nie mam wełny. Tam jest statek ze skarbami. Na statek też będzie można ogarnąć. Tu jest szkielet, którego nie chciałbym denerwować. Ale mamy diaksy. Diaksy zdobyte w pierwszym odcinku to pogers. Tylko, że teraz będzie problem z łóżkiem. A nie mam wełny żadnej. Dobra, wiecie co? Ja pójdę sobie tam po prostu. O Jezu, Enderman. Ja nie chciałem, panie Endermanie, przepraszam. Nie patrzę. Nie, szkielet. Zostaw mnie, co ja ci zrobiłem, gościu? Pyk. Ty bez kitu, ale on mocno bije. Jak ja umrę od szkieleta, to się zdenerwuję. Dobra, uciekam. Nie. Dobra, idę po itemy, daleko nie umarłem. No nie, teraz jeszcze pająk. I zombie. Zostawcie mnie, proszę, ja widz. Nie bijcie mnie, no. Ja nie chciałem. Ja friendly, family friendly. Kappa. To było Enderman, o Jezu. Zostaw mnie, szkielet. O nie, kolejny. Dawaj mi itemy. Jak się to robi? A tu są moje itemy. No oddaj mi moje itemy. Te szkielety się biły. Dobra, jak ja mam wziąć moje itemy? Aha? Aha, no tak, zostałem zestrzelony. No dobra, ale... Bez kitu, jak ja mam teraz odzyskać moje itemy? Teraz? Dajcie mi itemy. Ja to gdzie ja w końcu umarłem? Tutaj czy tutaj? Dobra, mam itemy, essa. Dobra, tego nie potrzebuję, tego też nie potrzebuję. Emeraldy, emeraldy mi oddajcie. Coś jeszcze? Chyba nie. W sumie te książki mogą mi się przydać później. Dobra, patyki wywalę i to wywalę. Pogers. Dobra, wiecie co? Ja na off odcinku, bo ogarnę sobie wełnę, a w kolejnym zrobimy sobie domek. Także w pierwszym odcinku udało nam się ogarnąć diaksy, więc pogers i w tym miejscu kończymy. Także dzięki za oglądanie i do kolejnego essa.